I witamy wszystkich, jak co tydzień zapraszamy do słuchania Czerwonej Pigułki. I dzisiaj witam wam Łukasz, tylko Łukasz was wita, bo Joasia dzisiaj nie ma, dzisiaj Joasia choruje. Mam nadzieję, że mnie dobrze słuchać. Naszym, już przyzwyczaiłem się do mówienia naszym, także powiem naszym gościem dzisiaj w Czerwonej Pigułce jest Anna Sośnierz, nasza koleżanka po fachu, która za chwilkę powie coś więcej o sobie, a dzisiaj będziemy rozmawiać na temat surowej diety i weganizmu. I też powiem dlaczego bez intro dzisiaj, bo będzie bardzo wiele ciekawych tematów i szkoda czasu. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Ja poproszę w takim razie ciebie o głos. Słyszysz mnie, Aniu? Tak, bardzo dobrze cię słyszę. Witam serdecznie słuchaczy. Witam cię, Łukasz. Pozdrawiam ciepło Joasię. No i dużo zdrowia jej życzę. No, życzymy wszyscy. Ja powiem, że możecie do nas dzwonić jeszcze. 222-195-321, 222-195-321, kierunkowy 22, jak na Warszawę. Płacicie jak za połączenie ze telefonem stacjonarnym. I przez kontestacja.com na Skype'ie. I możecie również z nami rozmawiać przez czata na kontestacja.com. I możecie nas polubić na fanpage'u pigułka.kontestacja.com na Facebooku. I możecie do nas również pisać maila na czerwona.pigułka@gmail.com. No i w sumie to nawet nie wiem, jak do końca mnie słyszycie, bo mam dzisiaj już nowy mikrofon, siebie słyszę trochę gorzej, ale mam nadzieję, że da się znieść. I może przejdziemy do właściwego tematu dzisiaj audycji. No, jak tam się czujesz może z tematem? Od czego chcielibyśmy zacząć? A może ktoś zadzwoni i będzie chciał rozkręcić naszą dyskusję, co? O, także poczekamy może chwilkę, jak uważasz na rozmowę, znaczy na kogoś, jakiegoś słuchacza, jak nie, to ja mogę troszkę opowiedzieć o sobie, no i zacząć mówić oczywiście o temacie. To może opowiedz trochę o sobie w międzyczasie, a może ktoś zadzwoni i będzie chciał rozkręcić wszystko. A w międzyczasie posłuchajmy tego, co masz do powiedzenia o sobie, bo jesteś dość ciekawą osobą z tego, co można wyczytać w internecie. A, dziękuję pięknie. Dobra, to może zacznę od tego, powiedziałeś, że jestem koleżanką po fachu, czyli współprowadzę razem z Eweliną Stepnicką audycję Spektrum Rozwoju w zaprzyjaźnionej radiostacji, czyli w Radiu na Fali. Prowadzimy też właśnie audycję, w której mówimy na tematy rozwojowe, na temat zdrowia też sporo, na temat weganizmu, surowej diety. Organizujemy warsztaty, o których właśnie też jest mowa na temat surowej diety. Ja też zajmuję się, oprócz tego jestem PR menadżerem surowej restauracji Surya w Warszawie na Wałowej 3. Jest to pierwsza restauracja, która jest restauracją właśnie, w której podaje się żywe, zdrowe jedzenie, do tego wegańskie, no i w 100% bezglutenowe. Oprócz tego jeszcze się zajmuję coachingiem i doradzaniem ludzi w sprawach właśnie zdrowego stylu życia i w sprawach zmiany przekonań. Także to są te rzeczy, którymi głównie się zajmuję. Oprócz tego jeszcze piszę artykuły do magazynu Wege. No i co? I świetnie się bawię w życiu, także tak to wygląda. Pokrótce tyle o sobie mogę powiedzieć. Super, a to proszę rozjaśnij, bo ja nie wiem na przykład, czym jest żywe jedzenie. A, żywe jedzenie. Jest to raw food, czyli
Surowa dieta, czyli to jest witarianizm, jest to słowo takie, które w ogóle na początku mnie się z niczym nie kojarzyło. To jest słowo, które kiedyś jak wegetarianizm kojarzy się w ogóle z jakimś sekciarstwem i z jakimiś dziwnymi rzeczami w ogóle, czyli bo wszystkiego, czego my nie znamy, to się tego zazwyczaj obawiamy. A witarianizm jest to taki sposób odżywiania, w którym odżywiamy się rzeczami, które są wegańskie, czyli nie mają żadnych składników pochodzenia od zwierzęcego, czyli nie używamy mięsa, mleka, jajek, później jeszcze mąki, cukru, sera, miodu, konserwantów i w ogóle nie gotujemy tego jedzenia. Czyli to już w ogóle jest dolanie tak zwanej oliwy do ognia, czyli przede wszystkim jem warzywa, owoce, orzechy, nasiona, zioła i nie podgrzewam ich do temperatury wyższej jak 42 stopni Celsjusza. Bo w momencie, gdy człowiek ma temperaturę wyższą jak 42 stopnie, to on umiera, organizm po prostu już nie jest sobie w stanie z tym poradzić. I tak samo właśnie jest z naszym jedzeniem, bo enzymy, które są w nim zawarte, zabijają się, właśnie umierają w podgrzane do wyższej temperatury jak 42 stopnie. A te enzymy, one są aktywne i one mają za zadanie oczyszczać, odtruwać, odnawiać krew, ułatwiać nam trawienie, alkalizują, dostarczają tlenu, energii, witamin, minerałów i to jeszcze w najlepszej, takiej najbardziej przyswajalnej postaci. No to już wiecie, co będzie naszym tematem przewodnim, a Lukas Smile napisał na czacie, że właśnie jeść mu się zachciało. No ja to słucham death metalu. Poza tym mamy i kontestacji. No to generalnie powiedziałaś już mniej więcej, jaki jest temat przewodni, od tego, w co my chcielibyśmy zacząć. Czy możesz rozszerzyć ten temat tego raw food, czyli tego jedzenia na surowo? Bo większość z nas myśli, że to po prostu jedzenie trawy, jak krowa, za przeproszeniem. No właśnie, tak to wygląda, ale... No nic nie wolno jeść, nie wolno gotować, nie wolno generalnie nic z tym zrobić. Ograniczamy mocno produkty i no, zostaje nam trawa, mlecz i chwasty, no. Oj, no to aż wcale tak nie jest, nie, bo to jest tak, że popatrzcie, my po prostu mamy takie zawężone pole widzenia, że my się nauczyliśmy, tak, od dziecka jesteśmy wychowani, nauczeni, że trzeba jeść na śniadanie kanapkę z serem i z masłem na przykład, później na obiad schabowego z ziemniakami i tam z surówką jeszcze jak się uda, a na kolację jakieś inne ciekawe rzeczy. A wcale tak być nie musi, bo właśnie tak się odżywiając, no to popadamy w choroby cywilizacyjne, źle się czujemy i widać na ogół społeczeństwa, jak to wygląda, jesteśmy otyli. A weganizm, bo to może od tego zacznę, weganizm nie jest żadnym jakimś wielkim ograniczeniem, bo gdy tak zaczynamy się odżywiać, no to wtedy widzimy, jak dużo jest różnego rodzaju właśnie warzyw i owoców i tam nasion i orzechów, których wcześniej po prostu no nie wiedzieliśmy, że coś takiego jest. A jeszcze nie gotując tego jedzenia, no kurczę, powiem wam tak, że na przykład w restauracji u mnie mamy dostępne takie jedzenie jak na przykład spaghetti, które jest zrobione z właśnie makaron jest zrobiony z surowej marchewki, z surowej cukinii. To jest wszystko fajnie na takiej specjalnej tarce starte. Do tego jeszcze dodane są do tego surowe sosy z orzeszków i z pomidorów. No i to jest tak fajnie zrobione i takie smakowite, że gwarantuję, jakbyście spróbowali, to na pewno by wam zasmakowało. Potwierdzam, brzmi dość dziwnie, ale jak byłem u Joasi w Warszawie, kiedy nas zaprosiła tak z pół roku temu, to właśnie jedliśmy spaghetti z cukinii i muszę przyznać, że jedna z lepszych dań, które jadłem w życiu. O proszę, bardzo, bardzo miło jest to usłyszeć. I co jeszcze mogę powiedzieć? No to nie jest tak, że żyjemy jakoś tak bardzo ograniczamy sobie to wszystko, bo popatrzcie, że już jest teraz nawet gdzie wyjść w naszym pięknym kraju ze znajomymi i zjeść coś zdrowego i surowego. Jest właśnie Surya w Warszawie, we Wrocławiu jest Machina Organika, która też serwuje surowe jedzenie. W Krakowie są dwie knajpy Raw Organic, tak samo z surowym, organicznym jedzeniem. Także nawet to jest to i tak jak mówisz, nawet idąc teraz do znajomych, którzy się zdrowiem interesują, tak samo takie jedzonko fajne można sobie zjeść. No chociaż na co dzień, no co, wiadomo, że nie jesteśmy nauczeni i to nie jest też ten kraj, w którym chodzimy codziennie do restauracji,
No, mogę powiedzieć na przykład, co ja jadam na co dzień i to może też troszkę rozjaśnić i powiedzieć, czym jest takie jedzenie. No, na pewno pojawią się pytania o przepisy, także jeżeli mogłabyś kilka podać w tej chwili, czy tam rozjaśnić właśnie co jeszcze, byłoby wskazane. O, no to świetnie. Ja, no, jako że ja też sporo ćwiczę, to tych kalorii przyjmuję więcej, także jem dużo owoców. Na śniadanie wypijam zazwyczaj szejka z 5 bananów, do tego dodaję sobie albo jarmuż, albo jakąś zieleninkę. Jak nie, to sobie dodaję surowe kakao albo karob, no i trochę wody miksuję to. Z tego wychodzi mi taki dosyć spory szejk, który sobie wypijam. Później jeszcze w międzyczasie zjadam też zazwyczaj owoce, czyli tam jeszcze zazwyczaj jakieś jabłka, pomarańcze zjadam. No później idę do pracy. No, w pracy to już dostaję jakąś pyszną surówkę surową, która jest zazwyczaj zrobiona właśnie z różnych właśnie zielonych warzyw, do tego z pomidorów, z ogórków, no z wszystkiego po prostu, co jest dostępne, jeszcze z orzeszkami. No i to jest ten mój kolejny posiłek. Później zjadam też jeszcze albo na przykład jakieś pierogi surowe, albo pizzę, lasagne, czy też kolejną sałatkę. No i na kolację też jadam owoce, także jakąś sałatkę owocową też później zjadam. To może proszę rozjaśnij, przepraszam, że ci wejdę w słowo, pizzę i lasagne, bo tutaj na pewno w głowach słuchaczy się zaroiło w tej chwili od pytań. Jak słyszymy tutaj zdrowe jedzenie i nagle pizza i lasagne, to jest po prostu przeciwstawione. Także jakbyś mogła rozjaśnić tą kwestię. Jak najbardziej. Nie wiem, czy słyszeliście, tak już trochę abstrahując od tego, że w Ameryce pizza jest uważana za warzywo, że uważają, że to jest właśnie zdrowe jedzenie, także no zdrowo się odżywiam jak najbardziej. Dobra, ale tak naprawdę to pizza jest jak najbardziej zdrowa i surowa, bo znaczy tą konkretną, którą ja jadam, bo jest ona zrobiona z takiego chlebka, który no, jest zrobiony właśnie z siemienia lnianego z warzyw. On jest właśnie suszony w dehydratorze przez kilka ładnych godzin, no i podgrzewany do tej temperatury nie wyższej jak 42 stopnie. Na to jest kładziony stek, który jest zrobiony z orzechów nerkowca bodajże. Sos pomidorowy ze świeżych pomidorów. Do tego są poukładane pieczarki. Oprócz pieczarków jeszcze dalej tam są papryka i podobne tego typu rzeczy. No i tak wygląda, posypane jeszcze tam jakąś cebulką i ziołami. Także tak wygląda, tak smakuje moja pizza. No nieźle. Jacek. O, cześć, witam serdecznie. Cześć. Witaj. No, muszę powiedzieć, że nie tylko Ania jest to the sweetness radio voice ever, ale także the, jakby to nazwać, no, jeden z ładniejszych wizerunków. Natomiast co do pytań, to Aniu, czy jesteś w stanie obronić taką tezę, że wegetarianizm jest kosztownym stylem życia? Jak najbardziej. Dziękuję ci bardzo za komplementy. Jak każda kobieta uwielbia mnie dostawać. Także pogłaskałeś teraz troszkę moje ego, bardzo mi miło. Co do tego, czy wegetarianizm jest i tam dalej wegańsk drogi. Zauważcie, że u nas w Polsce jeszcze to nie jest stosowane, ale w krajach na przykład Afryki, w biednych krajach, organizacje charytatywne, jak kiedyś właśnie się w ten temat zagłębiałam, w momencie, gdy one właśnie wpłaca im się pieniądze i gdy one pomagają biednym ludziom, biednym dzieciom, to zawsze są tam podawane posiłki wegańskie, dlatego że te posiłki są najtańsze i są przygotowane z najprostszych produktów, czyli na przykład z bardzo, czy tam z ziemniaków, czy z ryżu, kaszy jakiejś, czy z warzyw strączkowych i z warzyw, czyli rzeczy, które są najbardziej dostępne. Mięso jest tym produktem, który jest luksusowym produktem w takich krajach i w takich miejscach, tak samo jak produkty inne od zwierzęce. I u nas tak samo jest. Nam się wydaje, że my musimy na przykład pójść do sklepu i kupić sobie jakiś wypasiony zamiennik kiełbasy, który jest wegański na przykład, czy z soi zrobiony, a wcale tak nie jest.
ponieważ jeżeli chcesz się odżywiać i odżywiasz się nawet wegetariańsko, to możesz sobie kupić fasole, soję, soczewice, warzywa i owoce, które są w przeliczeniu, jak policzysz, ile kosztuje cię mięso, czy jakieś produkty właśnie pochodzenia od zwierzęcego, a warzywa, owoce, czy kaszę, ryż, no to, a patrząc jeszcze, jakie są składniki odżywcze, to i tak lepiej wychodzi na tym weganizm i wegetarianizm i te produkty. Mam kolejne pytanie, bo powiedziałaś o tym, że, jesteś PR menadżerem, z tego co wiem, także współwłaścicielką tej restauracji. Nie jestem współwłaścicielką. Może i bym chciała, ale nie. To jest moja jeszcze pasja. Nie chciałaś powiedzieć. No, w każdym razie wyobraź sobie taką sytuację, że na przykład już to jest twoja restauracja, tak? Nie jesteś PR menadżerem, tylko już to jest twoja restauracja, no i przychodzi jakaś taka starsza pani z ulicy i ona przy sobie już ma jakieś warzywa, które zakupiła tam w jakimś warzywniczym tuż obok. No i twoim zadaniem jest, że tak powiem, jak to się ładnie mówi, pozyskać nowy target, tak? Czyli już teraz nie tylko ludzie młodzi, bo ludzi młodych, jak wiadomo, no jest większość, to teraz robi się bardzo modny, zdrowy styl życia, ale pozyskać nowy target i ona już trzyma tą siatkę, w tej siatce są tam jakieś pomidory, jakieś ogórki, jest jakaś cukinia, tak? I ona robi obiad i spróbuj teraz na antenie, ja za chwilę przedstawię się na odsłuch, w jaki sposób byś starszą kobietę, czyli taki dosyć nietypowy target, przekonała do tego, żeby raz na jakiś czas sobie odpuściła, prawda, te swoje domowe obiadki, gdzie tam oprócz tych warzyw jest jeszcze wątróbka schabowy i tak dalej, żeby przyszła do twojej restauracji i kupiła, tutaj dodam, bo jesteśmy w radiu jakby takim mocno pro-biznesowym, żeby kupiła za swoją skromną emeryturę właśnie w tej restauracji jedzenie, które poprawi jej nastrój. Pozdrawiam cię serdecznie, przedstawiam się na odsłuch i zamieniam się w słuch. Wielkie ucho. Jacku, dzięki piękny, Jacek. Dzięki. Rozumiemy, że Jacek ma problemy z babcią, żeby ją przekonać, także będzie to praktyczna rada. Także... Mów, śmiało. Dobrze, to może ja odpowiem. Powiedziałeś, Jacek, że co chciałam powiedzieć. Nie wiesz, co ja chciałam powiedzieć, także nie można tego prognozować. Pracuję w tej restauracji, jestem z tego zadowolona, ale lecimy dalej. Czyli co ja bym zrobiła, jakby przyszła taka osoba do mojej restauracji? Powiem wam, że wcale nie muszę tak bardzo się zastanawiać nad tym, bo często przychodzą takie osoby i z takimi ludźmi się spotykam na co dzień. I powiem tak, że często właśnie rozmawiam z gośćmi, ja im tłumaczę i mówię, jak ważna jest profilaktyka i jak ważne jest, jak bardzo jedzenie ma znaczenie, jak bardzo jest to ważne, co oni robią. No, z takich rzeczy, co powiedziałeś, co ta pani miała w reklamówce, można przyrządzić bardzo dobrą zupkę na surowo, czyli właśnie wziąć te warzywka, sobie pokroić, dodać do tego jeszcze odrobinkę na przykład natki pietruszki, niedużą ilość soli, pieprzu, zblendować to wszystko, odrobinę wody i jest po prostu super zupka. Gazpacho, także no, to jest po prostu rewelacja, można by coś takiego z tego zrobić. I co ja takim ludziom mówię? No, ja tłumaczę, że żeby popatrzeć po prostu na ogół naszego społeczeństwa, że rzeczywiście odżywiając się standardowo, bo my się już odżywiamy prawie że po amerykańsku, mamy po prostu do czynienia też z tym, że jest bardzo duża ilość osób, które są otyłe, które cierpią na choroby krążenia, na te wszystkie choroby cywilizacyjne, cukrzycę, nowotwór, które źle się czują, mają depresję i tak jest ogół. Niestety tak to wygląda. Jest bardzo duża taka ilość osób i popatrzcie, jak nie dostrzegamy tego, że to jedzenie właśnie jest tak ważne i tak istotne, bo wrzucamy w swoje organizmy, które powinny być dla nas ważne, bo to powinna być nasza świątynia, wrzucamy po prostu śmieci i co? I to jest tak garbage in, garbage out, czyli rzucasz w siebie śmieci, to się czujesz beznadziejnie. I zazwyczaj właśnie takie rzeczy opowiadam ludziom i co ja im mówię? No mówię im tak, że
W domu jak najbardziej ja im polecam, żeby jedli jak najwięcej surówek, sałatek, żeby sobie robić na przykład na śniadanie szejki, żeby zacząć po prostu do diety dodawać nawet i soki, bo bardzo duże ma to znaczenie i sami zauważają, jak zmienia się skóra, jak zmienia się samopoczucie, jak dobrze się po tym czują. I czemu miałaby przyjść taka pani do nas od święta, bo nawet jeżeli chodzi się do lekarza, bo takie osoby już nawet w naszym kraju, młode osoby, mam większość przyjaciół, którzy są około 30 i chodzą już do lekarza, co dla mnie to jest dziwne, bo ja do lekarza nie chodzę. Każdy lekarz, z którego się spotka, to on powie ci, nieważne czym się zajmuje, żeby jeść więcej warzyw i owoców, bo to jest dobre i zdrowe. Ja też takiej pani to powtarzam, żeby jadła tego coraz więcej i w domu na co dzień ona nie ma, nie wie, nie zna takich przepisów, jakie my mamy, nie umie takich rzeczy przyrządzić. Ja jej polecam, żeby zadbała o siebie, o swoją rodzinę i przyszła raz na jakiś czas i u mnie właśnie spróbowała i zjadła właśnie w Suri czy w innej zdrowej restauracji, jak takie rzeczy mogą być dobre i smaczne i jak może się fajnie czuć po takim zdrowym jedzeniu. No, tak to wygląda. Mamy pytanie z czata, jeżeli mogę zadać. Myślę, że nawet całkiem ciekawe i pojawiające się w wielu głowach. Czecho pisze tak. Lubię jedzenie wegańskie, ale nie wyobrażam sobie życia bez mięsa, ryb, jajek, etc. Zresztą pytanie jest, jak inaczej dostarczyć sobie odpowiednią ilość białka, chcąc nabrać trochę mięśnia? Ha, to jest pierwsze chyba z pytań, które zawsze jest mi zadawane. Where you get your protein? Czyli tak, skąd my bierzemy białka? I wiecie co, no jak najbardziej, to jest tak, że my nie potrzebujemy tego bezpośrednio prostego białka, czyli my potrzebujemy aminokwasy, które są takimi małymi częściami tego białka, takim, jak można by porównać, że białko to jest mur, to my potrzebujemy takich małych cegiełek. No i co? No i takie rzeczy też są dostępne w każdym z warzyw i z owoców, w orzechach, w nasionach, bo każdy produkt spożywczy zawiera właśnie w swoim składzie tłuszcze, białka i węglowodany. No w większości wegańskie pożywienie ma węglowodany, ale też ma mniejsze ilości właśnie białka i tłuszczu i my nie potrzebujemy tego aż takiej dużej ilości. No, to jest po prostu, to jest mit, który jest zbudowany na przemyśle właśnie i przemyśle mięsnym, i później przemyślę jeszcze farmaceutycznym i później sprzedaży jeszcze odżywek do tego. Ja wam powiem tak, że ja odżywiam się wegańsko od kilku lat. Wcześniej odżywiałam się standardowo i jestem instruktorem też sportu, znaczy instruktorem na siłowni. Także ja dużo ćwiczę i kiedyś jak odżywiałam się właśnie z dużą ilością białka, to byłam bardzo taka osowiała, osłabiona i miałam dużo mniej energii niż teraz. I teraz widzę, jak ja ćwiczę, jakie mam wyniki, jak szybko się regeneruję, jak potrafię dłużej biegać na takim właśnie sposobie odżywiania, bo dostarczam sobie bardzo dużo właśnie węglowodanów, mniej tłuszczu i mniej białka, ale tyle mi go wystarcza. To jest także przejmujemy się bardzo tym, jak dużo jest tego białka w naszej diecie, jest to właśnie ten mit, skąd ty bierzesz to białko, ile tego białka dostarczasz, a ja nie znam żadnej osoby, która cierpiałaby na braki białka, bo braki białka są na świecie spotykane tylko wśród osób, które są niedożywione, czyli które głodują. No, a to duża różnica. To jest bardzo duża różnica. Być może były jakieś badania, które były raz po prostu przekłamane statystycznie i wystarczy, żeby poczepić taką teorię. Tak, teraz to wszystko pokutuje, tak. Dokładnie. Sasanka zadaje kolejne pytanie w takim razie, znaczy wcześniejsze było. Czy to znaczy, że jak podgrzewamy jedzenie do temperatury na przykład 38 stopni, to już trochę za ciepło dla enzymów? Bo my też niezbyt się czujemy, gdy mamy 38, a najlepiej podgrzewać do 36,6. To jest pytanie. Aha, no to już powiem tak, że jest często też już później, jak już też są osoby, które są bardzo skrajne, takie troszkę sfiksowane na tym punkcie i które właśnie nawet z termometrem po prostu patrzą, jak to jedzenie jest podgrzewane. No, ja na przykład w ogóle nie podgrzewam jedzenia, no piję ciepłą tam herbatę, ale resztę z jedzenia właśnie nie podgrzewam, chyba że raz na jakiś czas zjadam coś wegańskiego i powiem wam tak, że
to już jest bardzo skrajne takie podejście, żebyśmy się my przejmowali, że to już te 38 jest na przykład za dużo, czy te enzymy są zabijane, no. Nie róbmy sobie aż takiego kuku, no i tam jak troszeczkę podgrzejemy to jedzenie, no nie upieczemy go, nie zabijemy całkowicie, no to myślę, że nic się nie stanie. Aha, no czyli generalnie... Rozsądkowo. Właśnie, z rozsądkiem, jak zwykle. Czecho pisze tak, co innego białko potrzebne do przeżycia, co innego by budować masę mięśniową i siłę. Czy to prawda? Ja uważam, że chyba to jest to samo. To samo. To jest to samo. No, są nawet dostępne, można na internecie znaleźć sobie osoby, tam kulturystów, którzy odżywiają się na surowo. Jest jak najbardziej to możliwe. Popatrzcie, jak na przykład wielki jest słoń, jak jest on silny, jak niektóre z małp, które właśnie odżywiają się tylko w większości, właśnie przeważnie zielonymi liśćmi, one też są umięśnione i wielkie. I to wcale nie jest tak, że my potrzebujemy jakiejś tam mega wielkiej ilości białka, bo zazwyczaj to białko jest po prostu dla nas rakotwórcze też później. I złogi powstają i powstaje po prostu, no, organizm sobie nie jest w stanie z taką ilością tego białka poradzić. No to wiecie, czego słuchacie przynajmniej już teraz. Zrobimy małą przerwę. Tak. Słuchasz kontestacji, głosu wolności w twoim domu. No i chcąc nie chcąc, mamy już półmetek audycji, także możecie do nas dzwonić 222-195-321 lub kontestacja.com. A byłoby nam również miło, gdybyście polubili nas na Facebooku, bo prawie każdy już dzisiaj ma Facebooka i Pigułka też już ma swojego Facebooka od niedawna. I możecie sobie wpisać pigułka.kontestacja.com i wam wyskoczy. Zapraszamy do polubienia i do promowania audycji wśród znajomych. I może Aniu zareklamuj też swoją audycję od razu, a co tam? A, dziękuję bardzo. Czyli też zapraszam do polubienia i do słuchania audycji Spektrum Rozwoju. I ta audycja jest w Radiu na Fali we wtorki o 20 do 22. Tak samo mamy profil na Facebooku i ciepło zapraszamy spektrumrozwoju.com. Ja dzisiaj po zakończeniu audycji, bo muszę się przyznać, jeszcze nie polubiłam, chociaż do wydarzeń nie polubiłam ostatnio waszą audycję, także tak, już mam polubione. Obowiązek odbębniony. Dokładnie. Także lubię was ja. Super. A gdyby ktoś chciał zasponsorować naszą audycję, to na www.kontestacja.com lub na pigułka.kontestacja.com może znaleźć przycisk sponsoru i rzucić nam coś do kapelusza, jeżeli uważa, że to, co robimy, jest słuszne. Iha! Słuchacie kontestacji! No to przechodzimy do dalszej części, no, do kolejnych pytań. Powiedz mi, jak reagują ludzie? Czy jest zainteresowanie, czy w ciągu ostatnich lat widzisz jakąś tendencję wzrostową, czy raczej utrzymuje się na tym samym poziomie zainteresowanie taką surową dietą, takimi restauracjami? Ja widzę, że jest bardzo duże właśnie teraz zainteresowanie, że coraz, no teraz w tym roku to właśnie otwarły się te trzy, w tych trzech miastach restauracje, jest coraz większe zainteresowanie, jak organizuję takie zloty wegan i witarian i teraz też w niedzielę właśnie w Warszawie organizuję w SUI to taki zlot, to przychodzi naprawdę duża liczba osób i no sporo jest takich ludzi, coraz więcej, większa jest świadomość właśnie odżywiania i coraz więcej się też o tym mówi. Nawet już w telewizji pojawiają się w programach takich porannych osoby właśnie, czy mój były kucharz, czyli właśnie surowy szef, czy też Marta Murawska też się pojawiała właśnie w tych porannych programach, czy też Zro w Krakowie. Właściciel, którzy właśnie mówią i pokazują właśnie już ten sposób odżywiania. Jacku, ponownie do nas dzwonisz, słuchamy cię. Tak, ja chciałem powiedzieć na początek, że myślę, że Anię to wiele osób polubiło jeszcze zanim powstał Facebook, ale to tak mówiąc całkiem nawiasem. Natomiast mnie interesuje, jak Ania sobie radzi jako PR menadżer. Powiedzmy, że znowu tutaj zabawię się w taką zgadulę. Powiedzmy, że jest taka sytuacja, że Aniu, któryś z twoich klientów w restauracji znalazł, dodajmy do tego, że jest to klient jakiś tam powiedzmy prestiżowy, czy który ma dojścia do dużych mediów, znalazł w swoim posiłku
kawałek mięsa, tak? No i chcę narobić, że tak powiem, wokół tej sytuacji, jak to się mówi, smrodu, tak? Zwołał jakichś dziennikarzy, no i teraz, jak wiadomo, PR menadżer jest od tego, że on w takich sytuacjach jest wystawiony na pierwszy front. I jak ty, Aniu, jako PR menadżer byś się tłumaczyła, bo to, jak rozumiem, należy również do twoich obowiązków, żeby jako PR menadżer się komunikować z mediami i naprawiać ewentualne faux pas. No i w ogóle jakbyś mogła tak powiedzieć o jakichś swoich takich, powiedzmy, przyjemnych, ale też nieprzyjemnych aspektach swojej pracy, bo myślę, że to jest dosyć interesujące zajęcie, bycie PR menadżerem w branży takiej zdrowej żywności, nowego stylu życia. Też mogłabyś powiedzieć, z jakich narzędzi korzystasz. No i to tyle ode mnie, dziękuję. Jacku, ciekawe pytanie, szkoda, że do puenty brnąłeś tak długo. Oj, no to pięknie. To tak, zaczniemy od początku. Czyli tak, ja na początku nie różnicuję gości, ja nie zwracam uwagi przez to, że ja nie oglądam telewizji, radia, nie słucham takiego standardowego, gazet też raczej nie przeglądam, chyba że mi ktoś przyniesie z odpowiednim artykułem o nas albo w podobnych tematach. Także to jest to. Kolejna rzecz, mięso. No, u nas nie mam mięsa, ja mam całą załogę. No, dwie osoby są, które jeszcze jedzą mięso, ale to są osoby na sali. Na kuchni nikt nie je mięsa, także nie ma opcji, żeby mięso u nas w restauracji się znalazło. Tak samo żadne produkty odzwierzęce, to mówimy im out i to naprawdę jest prawda, także takich rzeczy na pewno u mnie nie znajdziemy, nie znajdzie tam nikt. No chyba, że biegające szczury. No jeszcze nie widziałam, troszkę już tam bywam czasu. Dobra, także no mogę oczywiście tylko hipotetycznie powiedzieć, jakby coś takiego się stało. Mawia się tak, że nieważne jak się mówi, ważne, żeby dobrze wypowiadać nazwisko, także myślę, że taki hałas i szum też by dużo dobrego zrobił, bo byłoby spore zamieszanie i zaczęto mówić o tym miejscu więcej i więcej osób by tam zaczęło bywać, także myślę, że dużo dobrego by to dało. No i myślę, że tyle, nie? No co będziemy tak dywagować na ten temat, bo okay. Taka sytuacja się nie będzie zdarzać, myślę. Na pewno się nie zdarzy. No, miejmy nadzieję. Czecho na czacie pisze, a w sumie pisał kilka minut temu, słoni, ale beka, nie spodziewałem się, ale chyba zostanę tu na dłużej, jest ciekawie. Cieszymy się. No bo jak nie pozdrawiamy ciepło. Sasanka zadaje ciekawe pytanie. Odnośnie tematu, myślę. Jak się ogrzewać jedzenie zimą? Jedząc tylko surowe i rozumiem ewentualnie parzone wrzątkiem herbaty. Czy to nie za mało? No, ja powiem tak, że ja nie jestem w 100% na surowej diecie. Zdarza mi się zjeść coś, co jest gotowane. Dzisiaj na przykład próbowaliśmy nowe dania do menu i to mamy też menu wegańskie, także zjadłam sobie ciepłą zupę i nie uważam, że to jest jakiś mój grzech albo nie kalam się za to. Także no, witarianie są w Polsce też witarianie, którzy są na 100%, chociaż ja uważam, że to nie jest odpowiedni klimat, żeby być na 100% na surowo. No ale nawet mam wśród swoich przyjaciół takie osoby, które tak jedzą i to jest tak, że no, organizm się po prostu na tyle przyzwyczaja. Ja wam powiem, że ja odkąd jestem na surowo, ja nie mam, wcześniej miałam na przykład zimne stopy i zimne dłonie, teraz ta ciepłota ciała się uregulowała przez to, że ćwiczę, że tak się dobrze odżywiam, to nie mam już problemu właśnie z tym, że jest mi zimno. No. Przepraszam, jak każdy człowiek potrzebuje się oczywiście ubrać, nie? To nie oznacza, że wychodzę na zewnątrz w spodenkach i tam w koszulce na rękawku w zimę, tylko ubieram się normalnie ciepło, ale nie mam żadnych takich problemów, żeby było mi zimno. No, jeżeli rzeczywiście jesteśmy na przykład na początku drogi i wydaje nam się, że jest zimno albo po prostu nie mamy czasu, czy nie ćwiczymy odpowiednią ilość, bo ćwiczenia też podwyższają ciepłotę ciała przez to, że krążenie jest szybsze, no to polecam dodać do swojej diety właśnie na przykład imbir, czyli zrobić sobie na przykład szejka z odrobiną imbiru, czy sok marchewkowy z imbirem jest świetny, super rozgrzewam. Czy jeżeli pijemy właśnie jakieś ciepłe napoje, to z przyprawami korzennymi podgrzać sobie właśnie herbatkę z cynamonem, z goździkami, z
Właśnie z jakimiś przyprawami korzennymi, myślę, że to jest świetna rzecz, no albo raz na jakiś czas właśnie zjeść sobie ciepłą zupę, jeżeli właśnie nie chcemy być skrajni i tam no 100% na surowo, chociaż no naprawdę da się też tak odżywiać i ludzie, którzy tak się odżywiają, nie cierpią no, przez to, że jest im zimno. No, a tymczasem, na czacie dyskusja zmierza nie w tą stronę, ponieważ Lukas Smalu właśnie napisał, no dobra, ale chcemy wiedzieć, jakie poglądy ekonomiczne ma nasz gość. Mamy... Oh my gosh. Nie będziemy chyba odpowiadać na to pytanie, ale za to Welblacha czuje się spowiony, bo miałaś opowiedzieć coś więcej o swojej pracy. Coś więcej o swojej pracy, no... Jeżeli chcesz, bo jak nie, to przechodzimy dalej, bo to czasami prywatne sprawy, nie? Mm-hmm. Nie, no mogę powiedzieć jak najbardziej. Co przede wszystkim organizuję właśnie różnego rodzaju imprezy u mnie, począwszy od koncertów przez właśnie zloty, tematyczne dni, kontaktem z mediami się zajmuję także, czyli namawiam dziennikarzy do tego, żeby pisać i mówić na temat właśnie takiego sposobu odżywiania i mojej restauracji, naszej restauracji, w której pracuję. No dużo rzeczy jest ogólnie, przede wszystkim internet teraz jest świetnym sposobem, by się rozreklamować, pozyskać właśnie fanów czy gości, którzy później przyjdą do restauracji. Także no a najważniejsze jest to właśnie, żeby to miało przełożenie, żeby pomimo tego, że ma się na przykład bardzo dużą ilość tam fanów czy przyjaciół na Facebooku, żeby te osoby pojawiały się i żeby na co dzień było po prostu dużo osób w restauracji, to jest właśnie najważniejsze, ja myślę. No i może tyle o mojej pracy. Co mamy kolejne? Jakieś pewnie pytanie. Dobra, tutaj takie dość ciekawe się pojawiło. Czy do jedzenia na surowo muszą być wyłącznie organiczne produkty? Ludzie mają dwa odruchy obronne. Albo, że to organiczne to wcale nie takie organiczne, a do tego bardzo drogie. I drugi odruch, że w warzywach i owocach jest pełno pestycydów. Ha, no i to jest tak, że właśnie, jeżeli... Ja powiem tak, że ja nie kupuję organicznych warzyw i owoców, no, dlatego że no, teraz jeszcze w Polsce nie jest aż taki duży rynek, nie ma aż tak dużo wegan i wegetarian i witalian, żeby te owoce były w dobrej, przyzwoitej cenie. No, prościej jest iść do supermarketu czy gdzieś na targi, kupić sobie po prostu takie warzywa standardowe, czyli właśnie no, z pestycydami. No, przede wszystkim jest to tańsze. Jeżeli na przykład jest się chorym i potrzeba jest, żeby właśnie ten organizm dostał taką bombę witaminową, żeby zaczął się bronić i aktywować swoje siły obronne organizmu, no to wtedy te warzywa organiczne, to jest bardzo ważne, żeby właśnie te warzywa były i owoce organiczne. Ja jako, że no, jestem osobą zdrową, to kupuję po prostu, no, staram się, żeby na przykład te zielone warzywa, które ja kupuję, były organiczne, czyli właśnie zielone liściaste, a resztę no, to kupuję standardową, czyli właśnie czy tam na hali, czy na jakimś targu, czy w markecie. No wiem, że mają one tam dużą zawartość pestycydów, herbicydów i innych świństw w sobie, ale no i tak są dużo, dużo zdrowsze od produktów, które są produktami odzwierzęcymi. Kiedyś czytałam takie wyniki badań, w których było porównane, jaka jest zawartość właśnie hormonów, pestycydów i tych okrutnych wszystkich składników w mięsie, a w warzywach i owocach jest to kilkaset razy większa zawartość właśnie w mięsie niż właśnie w warzywach i owocach. Także pomimo tego, że te moje warzywa i owoce nie są w pełni organiczne, to i tak one są dla mnie dużo, dużo lepsze niż właśnie mięso. No, coś w tym jest, nie? Jakby nie patrzeć, ja też wychodzę z założenia prostego, że lepsze to niż faktycznie trucie się czymś innym, nie? Mhm, dokładnie. No dobra, to dalej lecimy. Czy są jakieś przeciwwskazania do rozpoczęcia takiej diety? Ha, no ja uważam, że nie ma. Chociaż tak jak mówiłam, lekarzem nie jestem i nawet uważam, że dobrze, że nie jestem.
Przede wszystkim to ja uważam, że nie powinno się też od razu na taką dietę przechodzić po prostu, wiesz, w jednym momencie, czyli z takiej typowej diety, która jest pełna w mięso, w nabiał, w jajka i w sery, przeskakiwać właśnie w 100% surową dietę. I nawet kiedyś miałam taką klientkę, zadzwoniła do mnie kobieta, która prosiła, żeby jej pomóc właśnie w przejściu na surową dietę. No i tak w trakcie rozmowy ona mi powiedziała, że ona nie lubi warzyw i owoców. Ja mówię, no to jak ty chcesz tak się odżywiać? I dla niej to było takie aż skrajne i dlatego tak postanowiła po prostu coś takiego zrobić. No ale ja uważam, że powinno się po prostu małymi kruczkami przechodzić do celu, czyli dodawać sobie większe ilości warzyw i owoców, eliminować mięso, eliminować nabiał, jaja, sery i po prostu przechodzić, poznawać krok po kroczku właśnie większe te ilości i całe te produkty, wszystkie, które są dostępne, bo jak my przestajemy właśnie odżywiać się tymi produktami, które pochodzą właśnie od zwierząt, a przechodzimy na rzecz właśnie pokarmów roślinnych, to my dopiero zaczynamy dostrzegać, ile jest po prostu, nie wiem, nawet rodzajów jabłek, ile jest rodzajów grejpfrutów, ile jest, jak duże jest spektrum po prostu tych produktów roślinnych, jakie one są smaczne, także ja uważam, że powinno się po prostu krok po kroczku sobie przechodzić i że nie ma przeciwwskazań, żeby właśnie przejść na taką dietę. Nieraz też przychodzą do mnie goście i mówią mi, że oni nie mogą jeść właśnie takich surowych rzeczy, ponieważ mają wycięty woreczek żółciowy albo lekarz im powiedział, że takich rzeczy nie powinni w ogóle spożywać. No to ja wtedy mówię, że zazwyczaj u nas no, większość też osób boryka się z tym, że są otyli i mają na przykład zatwardzenia i mają z tym problemy. Także jak nawet zjedzą sobie surowe jakieś warzywa i owoce i później szybciej biegają do toalety, to i tak im to na dużo na zdrowie wyjdzie i zazwyczaj właśnie tak jest, że nawet osoby, które się już później leczą tą dietą, czy tam w ośrodkach Ewy Dąbrowskiej, właśnie w takich ośrodkach ostatnio miałam kobietę, która wróciła z takiego ośrodka i właśnie mi opowiadała, że na początku ona odżywiania właśnie na tą dietą miała problemy właśnie takie, że non-stop siedziała w toalecie, ale później to wszystko się, organizm się oczyścił i przyzwyczaił do takiego typu odżywiania i teraz mówi, że na spokojnie tak się odżywia i bardzo dobrze się czuje i ma dużo więcej energii, no i się wyleczyła, ona bodajże z cukrzycy się wyleczyła. No to za chwilkę rozwiniemy jeszcze ten temat, a tymczasem może zrobimy tak. Trzy czwarte audycji za nami i możecie do nas dzwonić 222-195-321, jeżeli oczywiście słuchacie nas na żywo. I przechodzimy do kolejnych pytań, bo tamten temat jeszcze zostawimy na za chwilkę. Mamy pytanie od Sasanki. Według mnie, znaczy ja go nie rozumiem, ale może ty zrozumiesz, Aniu. Czy obierać marchewkę, skoro pestycydy wyciąga pewnie cały korzeń, a nie skórka? No powiem tak, ja obieram marchewkę. Wiem, że są nawet specjalne jakieś pacyfiki, w których można moczyć, czy też myć warzywa i one wtedy wyzbywają się troszkę tych pestycydów. Nawet kupiłam niedawno taki płyn do mycia, który jest ekologiczny i który można warzywa myć i on zmywa z nich właśnie te pestycydy, bo nie dość, że są one właśnie też tymi pestycydami niestety karmione, nasze warzywka, to też są one często jeszcze nabłyszczaczami pryskane, także no uważam, że jednak dobrze byłoby właśnie z takim specyfikiem wziąć, na przykład umyć sobie to warzywko czy owoc, czy obrać skórkę, jeżeli to jest takie warzywko czy owoc, który można obierać. Myślę, że to jest też fajna rzecz. No to super. To może faktycznie rozwijmy jeszcze, bo tak zostało nam powiedzmy 15 minut. Jeżeli mogłabyś powiedzieć, jak wyglądają takie terapie? Czy są jakieś placówki w pobliżu Polski, gdzie może są jakieś najpopularniejsze i jakie choroby można wyleczyć? Jakie są przypadki już wyleczenia tą dietą w sumie?
Dobrze. Wiem, że w Polsce są takie ośrodki, które nazywają się Drzewo Życia. Są to ośrodki leczenia dietą i ruchem. Ma być ich 4, 3 w Polsce, 1 w Egipcie, ale na ten czas jest, są 2, które się są w miejscowości Sianowo i w Dębkach. I to są właśnie ośrodki, w których ludzie są leczeni, ale dietą wegańską i ruchem. Tam jest sztab dietetyków, też lekarzy, oprócz tego właśnie mają zajęcia sportowe i mają warsztaty, jak się tak odżywiać, czyli wchodzą po prostu tam osoby, które są chore albo osoby, które, no przede wszystkim, które są chore i które są to edukowane, bo ludzie często nie są po prostu w stanie sobie wyobrazić, że można coś zmienić, że nawyki żywieniowe można i styl życia zmienić, a no i po prostu dlatego też takie ośrodki powstały, czyli te wegańskie, to się nazywa Drzewo Życia, to są ośrodki leczenia dietą i ruchem. Wiem, że jest też, są też ośrodki Ewy Dąbrowskiej. I Ewa Dąbrowska właśnie zajmuje się leczeniem z, no przede wszystkim z chorób cywilizacyjnych. Wiem, że z raka, z cukrzycy, no z większości chorób, jakie są, człowiek jest w stanie się po prostu sam wyleczyć, bo dla organizmu nie jest ważne to, czy to jest ręka, noga, czy to jest, nie wiem, żołądek, płuco, czy serce. On i tak musi aktywować naturalne swoje siły obronne, bo każdy z nas je ma, bo w momencie, gdy my przetniemy sobie palec, to jakbyśmy nie mieli tego naturalnej reakcji, właśnie takiej siły obronnej, tego takiego naprawiania i umiejętności takiej naprawiania właśnie organizmu, to byśmy umierali po prostu już w momencie, gdybyśmy sobie ten palec przecięli, a nasz organizm sam potrafi się bronić. No z każdej choroby on jest w stanie się wyleczyć. Ja poznałam osoby, które wyleczyły się z cukrzycy. Jedną kobietkę, która wyleczyła się z raka piersi. No jest... Można znaleźć dowody czy w internecie, czy wśród właśnie ludzi, że leczą się z przeróżnych chorób. Może dokończę jeszcze, tylko opowiem wam, w których miejscach są te ośrodki leczenia dietą owocowo-warzywną, bo tak ona to nazywa, Ewy Dąbrowskiej. I wiem, że to są 3 ośrodki w Gołubie i jedno w Mielno, w miejscowości Mielno. Z tym, że wiem, że też Ewa Dąbrowska, ona też wprowadza później na którymś z etapów chyba, czy też ona pozwala na już później po wyleczeniu chyba na spożywanie mięsa, czy tam nabiału. Także wiem, że jest pierwszy jakiś tam etap uderzenia, w którym je się tylko surowe warzywa i owoce, później tam jakieś inaczej to zmieniają i że też później dopuszcza nawet produkty odzwierzęce, którym ja uważam, że są nam niepotrzebne. Ale jest też taka metoda, myślę, że chyba w audycji, w której była Ewcia, też rozmawialiście na temat metody Gersona i właśnie no już na całym świecie teraz jest znana ta metoda. Teraz jest coraz bardziej popularna, z tym, że w Polsce to jeszcze się nie spotkałam z żadnym ośrodkiem, który taką metodą leczy. Wiem, że bodajże są chyba na Litwie i na Słowacji, ale też nie mogę powiedzieć tak z pewnością, bo ani tam nie byłam, ani też no nie znam osoby, która w takich miejscach przebywała. No, ale to jest, to są metody bardzo proste i naturalne, czyli nawet można wypróbować samemu taką metodę na sobie stosować, z tym, że to jest tak, że trzeba po prostu wziąć odpowiedzialność za siebie i za swoje zdrowie, nie oddawać jej w ręce kogoś innego, tylko po prostu samemu zadecydować, że chce się po prostu wziąć i z tą chorobą wyleczyć, a nie łykać tabletki, tylko że samemu jesteśmy w stanie po prostu jakoś zareagować na to. Rozumiem. A czy potrawy, które są ogólnie przygotowywane przez Was, czy to też w restauracji, czy też w domu, są trudne, czasochłonne w przygotowaniu? Jak to wygląda? No na przykład shake to jest kwestia minutki, dwóch. Jeżeli już są jakieś inne rzeczy, no to one są już troszeczkę
na przykład taki chlebek, to jest rzecz, która jest najbardziej czasochłonna, przez to, że on się bardzo długo suszy. Żeby go przyrządzić, no to trzeba wymieszać tam siemię lniane z warzywami, z ziołami i rozsmarować właśnie na takich blaszkach i włożyć do tego dehydratora. I on suszy no, nawet przez kilkanaście godzin dwustronnie właśnie ten chlebek i to jest rzecz, która jest najbardziej czasochłonna i dlatego też można też takie rzeczy sobie już kupić po prostu, a nie trzeba ich samemu przyrządzać, ale pozostałe rzeczy są bardzo proste do zrobienia, dlatego ta dieta ma taką dużą moc, że samemu jesteśmy w stanie po prostu sobie przyrządzić jakieś świetne posiłki, świetne potrawy. Moją ulubioną taką potrawą jest taki mój a la gołąbek, czyli tak pokrojone warzywa z bananem, później do tego jeszcze z awokado, tam tak na bardziej ostro i wkładam to w liście sałaty rzymskiej, no i wyglądają po prostu jak takie ładne, kolorowe gołąbki. No i to jest kwestia zrobienia, no już jak mam w domu te produkty, no to 5 minut wszystko pokroję, włożę sobie do liścia sałaty, no i mam pyszny posiłek, który też jak mam gości, to oni zawsze z przyjemnością zjedzą i są zachwyceni nim. No to ładnie. Mamy kolejne pytanie. Aniu, jaką poprawę w swoim zdrowiu zauważyłaś po zmianie diety i czy miałaś efekt detoksu na początku? Jeśli tak, czym się objawiał? Ja zrobiłam, przechodząc na surową dietę, także rzeczywiście, no niestety nie było on tak krok po kroku, czyli ja miałam detoks, ja jeszcze jestem, byłam kawoszką i kochałam kawę, także wtedy też odstawiłam kawę i przez pierwszych kilka dni bolała mnie głowa i byłam taka troszkę osowiała, ale jednocześnie miałam sporo energii, także przede wszystkim miałam ten ból głowy, wtedy tak zauważyłam. Ale jakie były efekty? No, zaraz po tym miałam bardzo dużo energii, byłam wiecznie głodna, bardzo dużo jem i to było to. Teraz już potrzebuję mniej jeść, ale na początku diety to rzeczywiście, znaczy na początku przejścia mojego na surową dietę to jadłam bardzo dużo. Zauważyłam tak, że no, na co dzień potrzebuję mniej snu niż spałam wcześniej. Mam dużo więcej energii, to już mówiłam i też jak ćwiczę, to w trakcie ćwiczeń mam dużo większą wytrzymałość, regeneruję się szybciej po treningu i mam mniejszą ilość tkanki tłuszczowej na organizmie. Dużo schudłam, ja zawsze byłam chuda, z tym, że teraz ten mój organizm, mam dużo cieńszą właśnie skórę i też w takich newralgicznych miejscach, czyli w tych miejscach, w których my liczymy poziom tkanki tłuszczowej, tej tkanki tłuszczowej mam dużo mniej niż miałam wcześniej. Panie Majar, czy pan wpłaca na kontestację? Ja nie wpłacam. Ja wypłacam. Żydzi stoją za tym radiem. www.kontestacja.com. Także gdybyście chcieli się dorzucić nam do tego, co robimy, wejdźcie na kontestacja.com i zasponsorujcie nasze radio. Dzisiaj będziemy powoli już kończyć, bo naszym... Znaczy nie dlatego, że naszym gościem jest Ania Sośnierz, ale dlatego, że zbliżamy się do końca audycji. Dzisiaj rozmawiamy w sumie o surowej diecie głównie i o tym, co można za jej pomocą osiągnąć i w jaki sposób ją przyrządzać, trochę o Ani również prywatnie. To Aniu jeszcze raz może powiedz, gdzie cię możemy znaleźć, tak na zakończenie powolutku. Gdzie można cię szukać, jak się można z tobą kontaktować, gdzie można cię odwiedzić, bo tutaj widzę na czacie, że duże zainteresowanie twoją osobą jest również prywatnie, także może będzie ktoś chciał cię odwiedzić. Jak najbardziej. Dobrze, to ja zapraszam na moją stronę internetową, to jest annasośnierz.pl. Na stronę audycji to będzie spektrumrozwoju.com. No i co? Jeżeli macie ochotę, zapraszam do jakiejś konsultacji do mnie i oprócz tego, no to można mnie spotkać i też zapraszam do restauracji Surya w Warszawie na ulicy Wałowej 3. No i tyle. Zapraszam ciepło i bardzo, bardzo mi miło. A to jeszcze gdzie cię można posłuchać? A gdzie mnie można posłuchać? No to w Radiu na Fali. To jest radionafali.com. I we wtorki o godzinie 20 jest audycja, którą właśnie razem z Ewcią prowadzę i też ciepło do niej zapraszam.
Pozdrów Ewcie przy okazji, jeżeli nas nie słucha dzisiaj. Proszę. Ewcia, przypomnę, że też była naszym gościem kiedyś, praktycznie rok temu, jak mieliśmy swoje pierwsze audycje. Także gorąco pozdrawiam. Powiedz mi proszę na zakończenie, już mówiłeś o tym na początku, może teraz coś zmienisz. Takie przykładowe menu na jeden dzień faktycznie takiego surowojada, co wy tam jecie po prostu. Tak na koniec. Jak najbardziej, to szybko powiem. Na śniadanie zazwyczaj shake z owoców, z wodą, także duży shake, około litra, takiego sobie wypijam. Później jeszcze wcinam tak samo jakąś sałatkę owocową. Dalej sałatka, ale to już z zielonych warzyw, zazwyczaj z jakimś orzechem albo z awokado. Kolejne to niech będzie spaghetti z marchewki i z cukinii, z sosem pomidorowym i też z orzechów. Na kolację owoce, w międzyczasie dużo herbatki zielonej jeszcze piję, wodę też w trakcie treningu 1,5 litra, także tak to mniej więcej wygląda. No i tych kalorii jest dosyć sporo. Lukas podsumował wszystko zgrabnie. Shake ludożerca. Aniu, dziękujemy ci serdecznie za wystąpienie. Życzymy dużo sukcesów na różnych polach, na takich, na których najbardziej ci zależy. Również wielu słuchaczy w drugim radiu, naszym zaprzyjaźnionym. Nie drzemy kotów ze sobą wcale, jak tutaj sugerują niektórzy na czacie. Wręcz przeciwnie, bardzo się lubimy. No i cóż, ze słuchaczami do zobaczenia za tydzień. Dokładnie, to ja jeszcze też bardzo serdecznie chciałam podziękować za zaproszenie do audycji, bo też dzięki wam, jak już ci chwilkę temu wspominałam, właśnie ja postanowiłam też z Ewcią taką audycję poprowadzić, także bardzo serdecznie dziękuję tobie i Joasi. Właśnie, naszemu zaprzyjaźnionemu Radiu Kontestacja. Bardzo mi było dzisiaj miło być gościem i ciepło serdecznie pozdrawiam i robicie kawał dobrej roboty i róbcie ją dalej, bo bardzo lubię was słuchać. I wzajemnie. Szerzmy dobre nowiny w internecie i nie tylko. Może faktycznie w tym kraju i coś się zmieni i poszerzy się świadomość ludzi i nie będą później zadawać pytania, skąd wziąć proteiny, jak nie z białka zwierzęcego. No dobrze, to na dzisiaj kończymy. Chciałem jeszcze coś powiedzieć. Aha, no gdybyście chcieli skomentować audycję, to zapraszamy na www.kontestacja.com. Prawdopodobnie już za parę godzinek się pojawi audycja możliwa do odsłuchu. Możecie ją komentować po wcześniejszym zalogowaniu się. A gdybyście chcieli, to możecie nas zasponsorować również na tej samej stronie lub polubić nas na Facebooku i również z nami tam czatować na bieżąco i o starych audycjach, i o nowych, i jakieś konkursy się niedługo szykują, już jeden został rozstrzygnięty, także warto zajrzeć na naszą stronę pigułka.kontestacja.com, również na Facebooku pod tym samym adresem. Ja dziękuję ci serdecznie, Aniu, jeszcze raz, spokojnego wieczorku i również wszystkim słuchaczom życzę dobrej nocy. O, dziękuję jeszcze raz serdecznie i wszystkiego dobrego, pozdrawiam słuchaczy i ciebie też, pa. Pozdrawiam. Pierwsza brygada kawalerii kontestacyjnej, cwałem naprzód! Prosto z frontu walki o wolność.